Porównajmy dwie lokaty bankowe o takim samym oprocentowaniu w stosunku rocznym, na przykład 8%, ale różniące się okresami kapitalizacji odsetek. Kapitalizacja odsetek jest to dołączenie narosłych odsetek do kwoty aktualnie będącej na lokacie. Przyjrzyjmy się zatem pierwszej lokacie. Kapitalizacja odsetek następuje tutaj po okresie 1 roku. Na konto wpłacamy 1000 zł. Po okresie roku zyskujemy 8%, a więc 0,08 z 1000. Zatem na koncie pojawia się kwota 1080 zł. Teraz przyjrzyjmy się drugiej lokacie, również oprocentowanej 8% w stosunku rocznym, ale z kapitalizacją odsetek co kwartał. Po pierwszym kwartale kwota nie wzrasta o 8%, ale o 1/4 z 8%, czyli 2%, ponieważ oprocentowanie roczne rozkłada się na 4 kwartały. Zatem po pierwszym kwartale na koncie pojawia się nowa kwota 1020. W drugim kwartale zysk naliczany jest nie od 1000, ale od nowej sumy, która pojawiła się na koncie na początku drugiego kwartału. Zatem nasze odsetki w drugim kwartale wynoszą 1020 razy 200. Po pół roku na koncie pojawi się 1040,4. W trzecim kwartale robimy dokładnie to samo. Na koncie pojawia się kwota 1061,208. W czwartym kwartale robimy to samo. Na koncie pojawia się kwota 1082,43. Jest to kwota większa od kwoty 1080, czyli kwoty uzyskanej w wyniku jednokrotnej kapitalizacji odsetek po roku. Zobaczyliśmy, że kiedy mamy dwie identycznie oprocentowane lokaty, bardziej efektywna jest ta, w której kapitalizacja odsetek zachodzi częściej. www.interklasa.pl. Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.